projekty takie jak prowadzony przez Marcina Ługowskiego, polskiego biznesmena, który jest aktywny w Kambodży od wielu lat, projekt upraw awokado już na skalę komercyjną, na skalę można powiedzieć przemysłową, uzyskuje bardzo duży rezonans wśród inwestorów. To znaczy dzisiaj się okazuje, że biorąc awokado za przykład, jedzenie służy nie tylko do jedzenia, to znaczy może być również aktywem inwestycyjnym. Jednym z popularniejszych staje się właśnie awokado. Co więcej, zostało to dostrzeżone przez analityków finansowych i pojawiają się publikacje w międzynarodowych mediach, specjalistycznych oczywiście, które pokazują wysoką korelację pozytywną pomiędzy cenami bitcoina, czyli czołowej kryptowaluty, awokado, a nawet akcjami Tesli. Tak. I to jest korelacja pozytywna, to znaczy, że jak jedno idzie do góry, pozostałe też idą do góry.